Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym mini seminarium Pobu DigiWorld. Dzisiaj naszym gościem, ja jestem Błażej Sajduk, pracuję w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego na naszej Alma Mater i mam przyjemność koordynować program właśnie tych mini seminariów, w trakcie których w takiej krótkiej formie staramy się podsumować kolejne projekty realizowane czy sfinansowane i realizowane w ramach Pobu DigiWorld. Dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć pana doktora Bartosza Lisowskiego z pracowni farmakoepidemiologii i farmakoekonomiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opowie nam o efektach swojego minigrantu Nieneuronalne mechanizmy poznawcze i pamięć prostych eukariontów. I tak jak zwykle pozwolę sobie na początku naszemu gościowi oddać głos, a potem postaram się troszeczkę pomoderować naszą rozmowę i też oddamy głos tutaj naszym szacownym gościom z sali. Oddaję panu doktorowi głos. Bardzo dziękuję. Cóż, przez ostatnich kilkanaście miesięcy zajmowaliśmy się rzeczywiście, między innymi ja się zajmowałem z zespołem studentów i studentek, którzy byli na tyle szaleni, żeby studiując przede wszystkim medycynę, zainteresować się organizmami trochę prostszymi niż ich przyszli pacjenci, czyli śluzowcami. To są śluzowce, znaczy nie studenci oczywiście, i lekarze, i pacjenci. To są takie fajne organizmy, z których istnienia większość, może nie większość, mam nadzieję, że nie większość. Chciałbym, żeby nie większość, ale jednak sporo osób nie zdaje sobie sprawy w ogóle. To jest zwykle to takie brzydkie, galaretowate i oślizgłe, jak sama nazwa wskazuje, które co znajdujemy w lesie po deszczu albo pod korą, gdzieś tam, gdzie jest wilgotno jeszcze, gdzie nie ma słońca za dużo. I to wtedy, kiedy mówimy ble, to bardzo często mamy właśnie, tutaj reagujemy na widok śluzowca. Są to takie śmieszne organizmy, które w biologii i nie tylko zresztą biologii, nauką ścisłym w ogóle, czy nauce jako takiej, nauka jest przecież jedna, przysporzyły już trochę okazji do przyjrzenia się złożonym pozornie procesom w sposób, no właśnie, umożliwiający poznanie i opisanie tej złożoności. To właśnie model śluzowca, na przykład model zwierzęcy śluzowca, chociaż to są protozoa, tak, czyli bardziej zwierzęta niż cokolwiek innego. Te organizmy na przykład przysłużyły się do tego, żebyśmy zrozumieli chemotaksję u organizmów, które no nie są bakteriami, są trochę bardziej złożone, a jednocześnie potrafią nie tylko odnaleźć się, będąc w stadium jednokomórkowej ameby w skomplikowanym trójwymiarowym środowisku, ale też spotkać, czyli wiele takich ameb się spotyka i potrafią się samoorganizować i powstaje organizm, który no już nie jest jednokomórkowy, jest zdecydowanie czymś bardziej złożonym. Czasami, tak jak w przypadku Physarum polycephalum, którym my się bawiliśmy, którego śluźnie my hodujemy, dochodzi nawet do zlania się tych komórek, tych jednokomórkowych ameb w jeden duży komórczak. Komórczak to jest taki duży, to jest taki twór, który ma wiele jąder komórkowych, natomiast tylko cała cytoplazma, wszystkie te jądra, które sobie dyfundują w cytoplazmie, znajdują się pod wspólną błoną komórkową, nie ma żadnych przegród między poszczególnymi kompartmentami. Te komórki, które się zlewają w komórczaka, tak jakby rozpływają się w czymś, co już nie jest, jest może jedną super, super komórką z wieloma jądrami, albo czymś właśnie, czymś innym niż jedna zwykła komórka. Mamy też takie komórczaki w naszym organizmie i zwykle nie mówimy ble, jak o nich myślimy, bo to są na przykład komórki mięśniowe, mięśnie poprzecznie prążkowane, też mają wiele jąder. Natomiast śluzowce są wdzięcznym obiektem badań, na przykład dlatego, że będąc w tym stadium śluźni, komórczaka, są duże, zajmują szalki agarowe różnych rozmiarów, no, więc to są organizmy, które możemy spokojnie gołym okiem widzieć. I one mają na przykład taką piękną właściwość, że poruszają się i poruszają się dość szybko.
to są w skali milimetrów i centymetrów w skali doby czy godzin, więc generalnie jest to ruch na tyle szybki, że widzimy zmiany, patrząc w odstępach kilkugodzinnych, a poruszają się na przykład poszukując jedzenia albo uciekając przed substancjami, których nie lubią, przed zarówno jakimiś chemikaliami, na przykład nie lubią kofeiny, nie lubią chininy. Można dodać takie substancje do agaru, na którym sobie mieszkają śluzowce i one wtedy będą uciekały od tego miejsca, bo tam jest fuj, niedobre, gorzkie. Ale nie lubią też na przykład światła. Światła nie lubią też z bardzo konkretnego powodu, nie tylko dlatego, że nie odpowiada im estetycznie, nie mają oczu, więc nie mają fotoreceptorów takich, jakie mamy my na przykład. Ale światło to jest bardzo niebezpieczna sprawa w biologii, bo światło może wyzwalać reakcje chemiczne, czy początkować, inicjować procesy chemiczne, które kończą się produkcją tak zwanych wolnych rodników. I każdy, kto słyszał o wolnych rodnikach, to wie, że to tak też jest coś, co nie jest dobrze, jak jest i czego należy się pozbywać. Ogromny komórczak, taki w rozmiarach kilku centymetrów, wypełniony cytoplazmą, jądrami komórkowymi, nie za bardzo ma, nie ma zbyt wielu mechanizmów pozbywania się wolnych rodników, dlatego jego strategia polega na minimalizowaniu okazji do tego, żeby wolne rodniki powstawały. W związku z tym to światło, jeżeli można go unikać, to się go unika, jeżeli jest się śluzowcem. No i wszystkie te cechy, to znaczy to, że z jednej strony śluzowce aktywnie szukają pokarmu, z drugiej strony unikają pewnych bodźców, czy to chemicznych, czy fizycznych, sprawiają, że są to wdzięczne modele obserwacyjne, no bo widać gołym okiem albo z użyciem prostej optyki. Wystarczy lupa binokularna albo zwykła lupa, żeby zobaczyć szczegóły śluźni, by rejestrować zmiany pozycji, zmiany kształtu. A jednocześnie możemy wpływać na ten układ z zewnątrz, czy to właśnie świecąc światełkiem w odpowiednim miejscu, szalki albo umieszczając odpowiednie repelenty, czyli odstraszające chemikalia w agarze. Możemy też sprawiać, że jedne regiony szalki Petriego z agarem będą dla śluzowca atrakcyjne, a inne nie. I jak się okazało, w toku obserwacji tych organizmów, które łatwo się hoduje, czasami na agarze wyrastają jakieś tam grzyby, pleśnie, które wchodzą w konflikt ze śluzowcem, ale tak na dobrą sprawę każdy może sobie taką hodowlę założyć w domu. Wystarczy jak pudełko po lodach, na przykład wypełnione ręcznikiem papierowym, który będzie wilgotny. Tam możemy sobie śluźnię śluzowca pozyskaną, czy to ze sklepów z pomocami naukowymi dla szkół, czy to nie wiem, od nas na przykład, czy znalezioną w lesie, może sobie taką śluźnię położyć. Jest duża szansa, że śluzowiec poczuje się tam dobrze i będzie sobie wędrował po ręczniku, szukając na przykład źródła pokarmu, czyli bakterii, które rosną na przykład na płatkach owsianych, więc można tam dorzucić trochę płatków owsianych, zmoczyć je i to już będzie silny sygnał dla śluzowca, że o, tam należy się przemieszczać, gdzie wyczuwa za sprawą no, mechanizmu, który nazywa się chemotaksją, dzięki swoim receptorom substancje towarzyszące rozwijającej się kolonii bakteryjnej. Takie organizmy mogą się na przykład, i to w sumie był punkt wyjścia do tego, co my robiliśmy, mogą się uczyć i mogą pamiętać to, czego się nauczyły. I taki standardowy eksperyment wykonywany przez już teraz rutynowo przez wiele laboratoriów, które badają możliwości poznawcze tych prostych organizmów, które nie mają neuronów, to jest ważne, polega na tym, że umieszcza się taki krążek ze śluźnią, czyli taki kawałek agaru pokryty żółtą śluźnią Physarum naprzeciwko drugiego krążka, na którym znajduje się jedzenie. Jedzenie w postaci bakterii. Bakterie rosną na płatkach owsianych albo na mączce owsianej, która jest wmiksowana w agar. Więc teraz sobie rosną bakterie, a między śluzowca a pokarm wstawia się mostek agarowy, który normalnie, jeżeli jest czystym agarem, jest no po prostu mostem, przez który śluzowiec bardzo łatwo przechodzi, tak samo jak był fragmentem kory drzewa, po której może sobie po prostu przejść. Natomiast przepełznąć, rozlać się przez ten kawałek i dosięgnąć celu. Natomiast jeżeli ten mostek agarowy wzbogacimy jakąś substancją nieprzyjemną dla śluzowca,
na przykład kofeiną, no to śluzowiec na początku nie będzie chciał przekroczyć, nie będzie bardzo, bardzo skory do tego, żeby przekroczyć taką przeszkodę. Niemniej jednak w pewnym momencie głód wygrywa i robi to w taki bardzo charakterystyczny sposób. Takie cienkie żyły cytoplazmy sobie wysuwa, starając się jak najszybciej przedostać się na drugą stronę, osiągnąć pożywienie, a jednocześnie mieć jak najmniejszy kontakt z repelentem. I później wredni eksperymentatorzy zabierają ten drugi krążek, na który śluzowiec dotarł, tam się żywi, rozrasta się na tym krążku. Przestawiamy go na drugą stronę takiego układu, znowu wstawiamy świeży mostek i świeże jedzonko znów po drugiej stronie i zmuszamy w ten sposób ten prosty organizm do tego, żeby wielokrotnie przechodził przez taki most z nieprzyjemną przeszkodą. I okazuje się, że o ile początkowo ten proces trwa długo, to kilka godzin, o tyle w miarę kolejnych ekspozycji ten czas ulega skróceniu i też zmienia się kształt śluźni, czyli on tak bardziej ochoczo, takim szerokim frontem już przechodzi przez most zawierający nieprzyjemną substancję, na przykład kofeinę, w stężeniu, które nie jest śmiertelne, bo tutaj też można przesadzić, można od razu zniszczyć takiego śluzowca, czy skłonić go do tego, żeby się rozpadł na pojedyncze komórki, które będą próbowały szczęścia. Więc mamy tutaj prosty przykład procesu, który nazywa się habituacją, czyli przyzwyczajenie się, zmniejszenie swojej stresowej odpowiedzi po kolejnej ekspozycji na dany nieprzyjemny bodziec. Jest to takie zjawisko w dziejach neurologii, bo tak czy nauki o zachowaniu, może behawioryzmu, to będzie bezpieczniejsze sformułowanie, dość ważne, bo próby zrozumienia tego, jak my, organizmy, które mają układ nerwowy, czyli wyspecjalizowaną część siebie, przeznaczoną między innymi do tego, żeby uczyć się, czyli poznawać, rejestrować doświadczenia i w oparciu o nie zmieniać zachowania w przyszłości. Takim pierwszym modelem bardzo słynnym, nagrodzonym, badania nad tym zwierzęciem zostały nagrodzone Nagrodą Nobla, nie jedno, bodajże dwie, aż był ślimak Aplysia. Jest taki ślimak morski, który ma skorupę wewnętrzną. Z tej skorupy wystaje taka skórzasta otoczka otaczająca skrzele. Jeżeli dotkniemy patyczkiem tego skrzela, ślimak chowa je przerażony, chroniąc bardzo cenny narząd wymiany gazowej. Ale jeżeli dotykamy go tak raz po raz patyczkiem, w pewnym momencie ślimak mówi, a wiesz co, tykaj sobie, nie mówi tego oczywiście wprost, ale manifestuje to swoim zachowaniem, tykaj sobie dalej, ja już nie chowam, bo wiem, że nie jesteś drapieżnikiem, nie chcesz mi nic zrobić, ty niedobry badaczu. I w ten sposób przyzwyczaja się do nieprzyjemnego bodźca na jakiś czas. Tutaj też ważne jest to, że poza procesem tworzenia pamięci mamy też proces zapominania, czyli wymazywania albo zmiany, czy rozpływania się ścieżek neuronalnych odpowiedzialnych za wytworzenie pamięci. Więc jeżeli zostawimy takiego ślimaka na kilka dni, to później on znowu reaguje panicznie, dotknięty w skrzele. Tak samo zachowują się śluzowce. Potrafią przyspieszyć przechodzenie przez mostki cytoplazmatyczne, mostki agarowe, przepraszam, z nieprzyjemnymi substancjami, przyzwyczajają się do tych substancji. Co ciekawe, mogą się przyzwyczaić do kofeiny, ale to wcale nie znaczy, że przyzwyczaiły się do innych repelentów, do soli kuchennej albo do chininy na przykład. To są substancje, które wykorzystywaliśmy. W związku z tym jest to dość selektywne. Innymi słowy, w odróżnieniu od ślimaka, któremu jest wszystko jedno, czy tykamy jego skrzele palcem czy patyczkiem, śluzowiec mówi, o, kofeinę to dobrze, mogę ją tolerować, ale chininy już na przykład nie i tego też muszę się nauczyć. I to, co jedną z rzeczy, którą udało nam się pokazać i z której w sumie jesteśmy zadowoleni już teraz przechodząc do tego, co my zrobiliśmy, po tym bardzo długim wstępie, za który przepraszam, ale wydaje mi się, że to jest ważne, tak? Bo mówimy o organizmie, który wygląda jak galareta, jest nieciekawy, wzbudza raczej obrzydzenie niż zachwyt, a jednak on potrafi się uczyć, nie mając neuronów. Dla mnie jest to coś niezmiennie fascynującego i pięknego, a jednocześnie takiego, że aż prosi się o wyjaśnienie tego zjawiska. Więc to, co na przykład udało nam się pokazać, to to, że im więcej, do im większej liczby takich nieprzyjemnych bodźców, no, do im większej liczby substancji, które są repelentami, taki śluzowiec się przyzwyczai, tym wolniej rośnie, wolniej chodzi, wolniej rośnie i mniejszy rośnie. Innymi słowy, wytworzenie pamięci kosztuje. Mogłoby się wydawać, że to nie jest jakiś bardzo spektakularny wynik, ale jest to coś o dużych konsekwencjach, po pierwsze dla samych uczących się organizmów.
jest taka, okej, okay, tutaj możemy o tym porozmawiać później, o tym, jakie to ma konsekwencje dla muszek owocowych, ale ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że nawet proste organizmy mogą przyswajać informacje o otoczeniu, zapamiętywać je i zmieniać swoje zachowanie, ale każda taka modyfikacja kosztuje, czyniąc po pierwsze, nakładając ograniczenie na liczbę możliwych stanów środowiska, możliwych do nauczenia się i do przyzwyczajenia się do nich stanów środowiska, a jednocześnie aż rodzi się pytanie o to, dlaczego tak jest, jaki jest, co kosztuje tak naprawdę, co to znaczy, że pamięć kosztuje, wytworzenie czego kosztuje. W przypadku ludzi, znów, to nie jest wcale takie proste pytanie, tak? Kiedy my się uczymy i to kosztuje, ale tak naprawdę czym płacimy? No przecież nie komórkami nerwowymi, bo te raczej nie powstają w naszych organizmach. Zmienia się trochę struktura synaps, czyli miejsc, gdzie spotykają się różne neurony i tam rzeczywiście dochodzi do pewnej reorganizacji całego aparatu białkowego, który tworzy takie synapsy. Trochę inaczej wydzielają się neurotransmitery w trochę różnych ilościach. Każde białko, które się gdzieś ma wydzielić, najpierw trzeba wyprodukować. Każdy receptor, który trzeba wbudować w błonę komórkową, trzeba wyprodukować, to kosztuje energię. W przypadku śluzowców wydaje się, że jest podobnie, natomiast tutaj znalezienie mechanizmu konkretnych receptorów jest trudne. To jest coś, czego w zasadzie nawet nie próbowaliśmy robić, bo to wymaga trochę bardziej zaawansowanej biochemii i biologii molekularnej, niż jesteśmy w stanie ją zrobić własnymi siłami i w rozsądnych kosztach. Tak? To już jest naprawdę pytanie z wyższej półki. Pewne rzeczy jednak i tutaj udało nam się zrobić i to też jakoś się wpisuje w to, co inne grupy robią. Ja bym chciał dopytać w tym miejscu, no, przepraszam. Tak, jasne. Jakbym mógł tylko dopytać o taką kwestię właśnie ilości prób, tak? To ja trochę pytam jako laik, ale tym niemniej jakby chciałbym tylko dopytać o to, jak dużą próbę należy przebadać takich organizmów, żeby móc ustalić, że faktycznie ta redukcja tej wagi czy jakiś elementów konstrukcji tego ciała następuje, tak? I na przykład, jaki ma na to wpływ, nie wiem, sterylność albo jakieś inne czynniki zewnętrzne, które jest pewnie trudno wykluczyć. Jakby pan doktor mógł tutaj dwa zdania chociaż powiedzieć. Jasne, to mogę powiedzieć dwa zdania, bardzo chętnie powiem tylko dwa zdania, bo to jest w zasadzie najlepsze pytanie, jakie można zadać. Ja nie jestem eksperymentatorem z natury i no, są tacy ludzie, którzy po prostu nie powinni robić eksperymentów i ja się w poczet tych właśnie ludzi no, od razu zaliczam, samego siebie zaliczam. Więc moje naiwne wyobrażenie było takie, że jeżeli ludzie w publikacjach piszą, że tego rodzaju eksperymenty robili na próbie kilkuset albo kilku tysięcy powtórzeń, no przesadzają, tak? Chcą, żeby w publikacji ładnie wyglądała, zwłaszcza, że są to publikacje publikowane w naprawdę dobrych pismach, więc no, tam standardy oczywiście są duże i bardzo dobrze, że takie są, więc no, pewnie chcą zmniejszyć słupki błędów, żeby to wyglądało, że w zasadzie tam nie ma żadnych różnic między tymi poszczególnymi próbami. Okazuje się, że jednak to ma trochę inny sens. Oni chcą w ogóle pokazać, doszukać się jakiejś zależności bardzo często. Akurat jeżeli chodzi o pokazanie tych różnic związanych z tempem wzrostu, tak, i z maksymalnym osiąganym rozmiarem w danym czasie, to jest trochę prostsze, ale tutaj też kilkadziesiąt i kilkaset jest tą liczbą, która chodzi nam po głowie. Pewnie kilka tysięcy pozwoliłoby wyciągnąć jeszcze no narysować jeszcze gładsze krzywe, tak mówiąc czysto technicznie. To jak zawsze, tak? Bo tutaj nie odkrywamy Ameryki, stwierdzając, że no im więcej mamy powtórzeń eksperymentu, tym lepiej. Natomiast tutaj rozrzut wyników jest naprawdę duży. Natomiast też charakter organizmu, z którym pracujemy, jest taki, że on nie ułatwia, bo taki śluzowiec pochłania wszystko, po czym się porusza w zasadzie, tak? Wszystkie bakterie. Bardzo trudne jest biochemię takiego organizmu na przykład, no bo to jest taki jeden wielki pełzający śmietnik, który zbiera wszystko. On się zresztą żywi tym, tak? Więc tak, jest to w jego dobrze pojętym interesie, żeby tak robić. Niemniej jednak bardzo trudno jest tutaj mówić o jakiejś sterylności. To, co podawałem jako zaletę, że każdy może sobie taką hodowlę zrobić w domu, w warunkach, no
dalekich od laboratoryjnej sterylności, to też jest wada. My pracowaliśmy w takich warunkach, nazwałbym je półsterylnymi, to znaczy pracowaliśmy używając komory laminarnej, która pozwalała filtrować powietrze, które dostawało się ponad szalki, kiedy je otwieraliśmy, prawda? To zresztą są organizmy, które muszą oddychać, więc musieliśmy, nie mogliśmy zakleić szalek parafilmem i już, i tak zostawić te organizmy. Na trochę tak, ale na dłużej nie. Trzeba je też podlewać, trzeba je przenosić, pasażować, mówiąc technicznie. Używaliśmy też, staraliśmy się wprowadzić jeszcze dodatkowe zabezpieczenie, jeżeli chodzi o jałowość, używając lampy UV przed taką manipulacją, czyli zanim używaliśmy przestrzeni roboczej, to staraliśmy się ją w ten sposób wyjałowić. No oczywiście po eksperymentach również. Natomiast nie zachowywaliśmy tutaj klasy czystości żadnej. To było, powiedzmy, takie, no, z mikrobiologicznego laboratorium pewnie by nas wyrzucili. I nie mówię tego jako tutaj jakieś krytyki, że zrobiliśmy to nie tak, jak się robi, bo generalnie tak się robi tego rodzaju eksperymenty, bo to jest zaleta. Można ten organizm hodować w laboratorium, które ma komorę laminarną, zachowując te takie podstawowe zasady, używać rękawiczek, starać się odkażać wszystkie narzędzia, tak? Starać się nie odkażać płatki owsiane, no ale znów, tutaj używamy płatków owsianych i agaru, na którym rośnie absolutnie wszystko. I teraz jakie szczepy rosły, jakie szczepy bakterii wyrastały dokładnie na naszych płatkach, tego nie wiemy i tego się standardowo też nie oznacza. No, takie, które były pyszne dla śluzowców, skoro rosły. Więc to jest świetne pytanie i tutaj to jest zresztą też główne moje zderzenie, no moje, tak, bo to z rzeczywistością. Te wszystkie eksperymenty trwały o wiele dłużej niż mogliśmy sobie, czy mogłem sobie wyobrazić, no bo to zupełnie inaczej wygląda, kiedy czyta się publikacje, tam wtedy wszystko wychodzi, prawda? I każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, ponieważ robi naukę, to doskonale wie, że tak jest, a mimo wszystko ja przynajmniej tak mam, może ja po prostu się wolniej uczę niż śluzowcy, że za każdym razem mnie to zdumiewa, bo to miało być takie proste, tak? To miało być szybkie, proste i przyjemne, a wymagało zoptymalizowanie tych protokołów, żeby w ogóle zacząć robić to w miarę powtarzalny sposób, no to była najtrudniejsza część w zasadzie, tak? Przynajmniej z tych rzeczy, które do tej pory zrobiliśmy. A to jeszcze pozwolę sobie wejść znowu w słowo. To w takim razie, mówiąc o nauce, czy mógłby pan doktor nakreślić jeszcze, jakie pan myśli kroki dalej podjąć, żeby kontynuować jakoś te wyniki? Na co możemy liczyć dalej, w dalszym czasie? Cały czas, to jest pytanie na krótszą perspektywę i dłuższą perspektywę, okej? Więc myślę, że obie są jakoś tam być może potencjalnie ciekawe, więc możemy po dwa słowa o każdej. Jeżeli chodzi o krótką perspektywę, no to pozbieranie tych wyników, które już teraz mamy, dorobienie jeszcze kilku eksperymentów, to znaczy kilku powtórzeń eksperymentów, tak, bo to może tak, kilku wariantów, to na pewno jest cel główny, no bo każdą pracę trzeba wykorzystać, tak, i to, co już jest fajne. To, co udało nam się zrobić, ponieważ niektóre protokoły, które poznawaliśmy z publikacji, nie do końca chciały współpracować, więc pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, było oczywiście skontaktowanie się z autorami i tutaj o dziwo, i to też jest coś, co zawsze mnie zaskakuje, zawsze pozytywnie, w sumie nie wiem dlaczego, ale to po prostu są bardzo mili ludzie, nawet ci, którzy publikują topowych pismach, którzy mają mnóstwo rzeczy na głowie i spokojnie mogliby zignorować maila od kogoś takiego jak ja, kto zupełnie jest z innej działki tak naprawdę i zadaje pytania laika tak naprawdę, bo mu się wydaje, że może robić to, co oni i nawet mieć jakieś nowe pomysły. To są ludzie, którzy są super, super pomocni, bardzo mili, bardzo użyteczni, no ale znów okazuje się, że jest bardzo dużo wiedzy tajemnej, którą mają ludzie, którzy to robią, ale niekoniecznie piszą o tym, bo albo jest to oczywiste dla ludzi, którzy to robią, no albo po prostu się o tym nie pisze, bo tak wygląda robienie nauki, tak? Niespecjalnie, natomiast po prostu nie pomyśleliśmy o tym, żeby to napisać, aha, ale tak robimy u nas w labie, to może wy też tak spróbujcie. Więc na pewno opublikowanie tego, co mamy. Zmieniliśmy trochę część eksperymentów, to znaczy zaczęliśmy wykorzystywać drukarkę 3D, żeby sobie pewne rzeczy wystandaryzować, bo na przykład to jest... Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, natomiast to naprawdę jest ważne, jak gruba jest warstwa agaru w poszczególnych szalkach i jeżeli chcemy zrobić dużo powtórzeń w takich samych warunkach, tak, mamy
podobne warunki eksperymentalne, czy jak najbardziej takie same, chcemy, żeby to było powtarzalne, no to chcemy, żeby w każdej szalce agar miał 2 mm wysokości. I jeżeli nikt wcześniej, jeżeli państwo, którzy słuchacie, nigdy nie wylewaliście agaru na szalki Petriego, to bardzo polecam taki eksperyment. Można sobie kupić agar, zrobić z niego galaretkę, kupić agar w sklepie, wsadzić do kuchenki mikrofalowej na przykład, tak jest najszybciej, z wodą i zagotować, wymieszać i spróbować wylać na 3 talerzyki warstwy o tej samej grubości. To się czasami udaje, jeżeli mamy 3 talerzyki. Jeżeli mamy 300 talerzyków, to bywa z tym różnie. Więc znów tutaj potrzeba, znaczy zrodziła się potrzeba, więc udało nam się znów dzięki bardzo fajnej formule tego konkursu i dofinansowania trochę zmienić pierwotne plany i zaczęliśmy drukować sobie takie stelaże wykorzystując druk 3D, druk przestrzenny, takie wkładki, tak? No i tam sobie zalewamy wkładkę, jeżeli nam się gdzieś wyleje, wyjdzie trochę za gruba warstwa, to potem możemy ją łatwo ściąć i jest to jakaś forma standaryzacji pola roboczego, czy tego, czego używamy w badaniach. Czyli I to oczywiście, jak każda taka ingerencja, zrodziło nowe pomysły i dało nowe możliwości, więc przygotowaliśmy takie maszynki do sprawdzania, do takich robienia takich wyborów między może chcesz jedzonko z prawej strony albo jedzonko z lewej strony i różnią się warunki dojścia do każdego jedzenia, bo na przykład tu jest więcej, ale jest bliżej, a tu jest więcej, ale jest dalej, a tu jest mniej, ale jest bliżej. I też pozbieraliśmy trochę danych i te dane też zaczynają wyglądać jakoś, to znaczy one, no, kiedy rysujemy, jest tam jakaś zależność, znów słupki błędów są spore, ale nie aż tak duże jak w innych eksperymentach, które robiliśmy z lepszym lub gorszym powodzeniem, więc niewątpliwie pokazanie tego, w jaki sposób śluzowiec waży decyzję, zanim ją podejmie. Bo czasami warto zainwestować więcej w wybudowanie większej śluźni albo w dłuższym marszu, jeżeli efekt spodziewany, ten, który da się wyczuć, odczuwając, no, znów za sprawą receptorów z odległości, wydaje się być bardziej kuszący. I to jest też bardzo fajny model do czegoś, co mnie zaczęło bardziej interesować, co coraz bardziej mnie interesuje, czyli do tego, w jaki sposób organizmy biologiczne podejmują decyzje nieoptymalne i popełniają błędy. Zwykliśmy i tak myślę, że bardzo wiele osób, zresztą i też osoby zaangażowane w ten projekt i też ci, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, mają takie przeświadczenie, mają takie poczucie, że kiedy zaczynają badać inteligencję w cudzysłowie u śluzowców albo innych organizmów, to nagle wniosek, do którego się dochodzi i trudno się przed tym powstrzymać, brzmi wow, ale one są mądre. Problem polega na tym, że no tak i nie, to zależy jak zdefiniujemy problem. Organizmy biologiczne, jak dobrze wiemy, na każdym poziomie złożoności popełniają błędy, wybierają złe decyzje. I teraz pytanie, dlaczego to robią? Dlatego, że po prostu to mamy do czynienia z jakimś stochastycznym wyborem, losowym, zupełnie losowym i czasami po prostu na kostce wypada jedynka, a tylko czwórka i piątka i szóstka dają szansę przeżycia. Czy też wchodzą tutaj w grę no, źle działające mechanizmy, które powtarzalnie źle działają w danych sytuacjach. Więc tutaj też ten wątek, jego zaczęliśmy zgłębiać dość późno, no bo to też trochę trwało, zanim zaczęliśmy drukować, sobie tutaj wytworzyliśmy pewne protokoły i zanim pojawiły się nowe pomysły i je przedyskutowaliśmy. Niemniej jednak to jest coś, czym ja jestem bardzo zainteresowany i co bardzo chciałbym, żebyśmy poszli. My jako zespół, czy my jako nowy zespół, tutaj też jest szansa dzięki uprzejmości Wydziału Fizyki, żeby kontynuować pracę no, w ich przestrzeniach roboczych w ramach prac licencjackich, magistranckich i tutaj też liczę na to, że znajdą się ludzie, którzy będą mogli poświęcić. To jest też kolejna rzecz, która to jest ważna. Nie da się tego rodzaju badań robić z doskoku, to znaczy można to robić w pewnym zakresie. Świetne były wakacje, tak, bo można było wykorzystać czas no, wolny od na przykład dydaktyki, albo studenci mogli wykorzystać czas wolny od uczenia się, bycia ofiarami dydaktyki. Niemniej jednak fajnie by było spróbować zrobić to na zasadzie nie takich zrywów, tak, że teraz przez miesiąc robimy cały czas coś, tylko mieć w miarę systematyczne obserwacje i móc testować różne protokoły w sposób bardziej systematyczny. I na to jest szansa, więc tutaj też myślę, że część pomysłów, których mamy więcej po tym roku niż mieliśmy wcześniej,
I mam nadzieję, że te pomysły są lepsze, bo one się wykuły trochę, nie chcę powiedzieć, że w ogniu, ale na pewno w tej agarowej galarecie wyciąganej z mikrofalówki czy nalewanej z garnuszka. Więc tak, no jest jeszcze trochę rzeczy, które fajnie by było z tym układem zrobić. No i ponieważ i agar został, no i szkło laboratoryjne zostało, i drukarka została, są to rzeczy, które się nie zużywają albo które są tanie, łatwe do uzupełnienia, no to tutaj liczę na to, że jeszcze kilka wątków uda się rozwinąć. Super. To ja może pozwolę sobie, jeżeli jeszcze pan doktor chce coś dodać, to proszę. Natomiast chciałbym jeszcze oddać głos naszym tutaj gościom. Może jeszcze jakieś pytania się pojawiły, więc... Dwa zdania a propos tej dłuższej perspektywy. Dłuższa perspektywa jest taka, że w ciągu tego roku zmieniłem miejsce, w którym pracuję i teraz przeskakując na Wydział Farmacji, zaangażowałem się też w badania związane bardziej z właśnie z neurobiologią, czy przynajmniej z neurofarmakologią. I po części też były one inspirowane doświadczeniami, nie chcę powiedzieć, że ze śluzowcami, tak, bo tu chcemy jednak badać układ nerwowy, niemniej jednak te wątki związane z kognicją, z tym jak działają, z tym w jaki sposób komórki nerwowe są po prostu zwykłymi komórkami, które mają receptory, które nie tylko przewodzą impulsy elektryczne, ale też dokonują pewnych decyzji, obliczeń, jakkolwiek chcemy to nazwać, czyli jest ta chemiczna część w synapsach. To są po prostu trochę inne komórki, wyspecjalizowane, ale jednak też komórki, na które dobrze jest czasami popatrzeć jako na normalne komórki, tak jakbyśmy patrzyli na komórki trzustki, wątroby, jakiekolwiek inne. I tutaj trochę te wątki się splatają, no ale to znów to jest i to samo, i trochę coś innego. Jasne, dziękuję. To oddaję głos panu profesorowi Jakubowi Gizbertowi Studnińskiemu. Ja mam takie pytanie, znaczy ja sam jestem fizykiem i no, fizycy zajmują się modelowaniem różnych rzeczy. Czy w ogóle są jakieś podejrzenia odnośnie mechanizmów, czy jakieś modele, jak te organizmy to robią, że tą pamięć uzyskują? Tak, tam część modelowania jest oczywiście mnie też bliższa. Są takie modele, i każdy z nich jest niesatysfakcjonujący. Jest bardzo fajny model, to jest zresztą jeden z pomysłów, które mieliśmy przystępując do tych badań i 2-3 miesiące po rozstrzygnięciu konkursu pojawiła się bardzo, bardzo ładna publikacja w PNAS-ie grupy z Monachium. Karin Alim jest taką wiodącą badaczką i bardzo pięknie pokazująca, w jaki sposób pamięć, czy forma pamięci może być zapisana w strukturze tych cytoplazmatycznych rurek, które śluzowy stworzy. Te grube rurki, które sobie buduje, bo są tam grubsze rurki i węższe rurki, to wszystko są takie, jest taka sieć, jedna wielka komórka połączona, takie tworząca takie żyły cytoplazmatyczne, która sobie przenosi cytoplazmę, jest tam ukierunkowany przepływ, strumień cytoplazmy. Grube rurki to są te, którymi cytoplazma płynie częściej i szybciej, więc są ważniejsze, a mniejsze rurki to są te budowane w kierunkach mniej rokujących. I oni stworzyli bardzo ładny model matematyczny, który wiąże tę pamięć mechaniczną z wynikami eksperymentów, które zrobili. Natomiast znów, to jest tak jakby spojrzenie na to, co widać pod mikroskopem. Bardzo piękna publikacja, niewątpliwie jest coś w tym, że struktura tego, jak organizm śluzowca, no jak się układa, tak, śluźnia, czyli ciało śluzowca, może przechowywać informacje o tym, gdzie warto iść, a gdzie nie warto iść. Niemniej jednak to zupełnie zaniedbuje tę drugą część, czyli ekspresję receptorów, tak, czyli chemotaksję. No nie ma bardziej klasycznych w biofizyce modeli, okej, są, ale w biofizyce związanej z ruchem, z migracją, takim modelem, od którego się zaczyna poznawanie i badanie tych procesów jest model chemotaksji bakterii. To jest związane z tym, co się dzieje z receptorami wbudowanymi w bakterii, którymi bakteria odbiera sygnał. Z tej strony komórki jest jedzenie, a tu go nie ma. W jaki sposób komórka wybiera, że tam się będzie przesuwała. I takie modele dla śluzowców, dla tego konkretnego śluzowca też się pojawiają, natomiast one są dalekie od no niewątpliwie technicznej maestrii tego podejścia grupy z Monachium, czyli łatwiej jest opisać coś mechanicznego, coś co widać,
trudniej jest zrobić taką porządną biologię molekularną i biochemię tych organizmów, bo to są chodzące śmietniki. I to jest trudne. To nie jest niemożliwe, natomiast te badania są potwornie długie. Sekwencjonowanie genomu i oznaczanie proteomu jest dość trudne. I nie widziałem modelu, który by powiedział, wow, wszystko już wiadomo, nie mamy dalej co robić, bo wiemy już, jakie receptory w jaki sposób regulowane odpowiadają za kierunek chemotaksji i które w sposób, no pewnie używając na drodze epigenetyki, tak, czyli jak dużo receptorów się buduje, jak dużo białek sygnalizacyjnych w konkretnych szlakach sygnalizacyjnych komórka wyprodukuje, żeby móc powiedzieć właśnie, że takiego modelu nie widziałem, nie spotkałem się z tym i spodziewam się, że w najbliższej przyszłości jeszcze go nie zobaczymy. To by wymagało, to jest naprawdę duży projekt badawczy i dość trudny. Badania na śluzowcach, takie biochemiczne, były modne mniej więcej w latach 70. i 80. Teraz bardziej patrzy się na to, co można zaobserwować, no właśnie, pod mikroskopem albo przez lupę, czyli taki... I tutaj też są takie modele bardziej... opisujące zachowanie, a nie mechanizmy stojące za tym zachowaniem. Więc każdy układ dwustabilny można pokazać, tak, napisać w najróżniczkowe, pokazać, że tam jest dwustabilność, bistabilność punkt, dwa baseny przyciągania, dwa atraktory i dwa różne stany, czyli idę w prawo, idę w lewo. Natomiast nie widziałem spięcia tego z konkretną biochemią. Tego, co się dzieje w śluzowcach, więc i tak i nie. Są modele, niektóre są bardzo piękne. Karinalin tutaj zdecydowanie jest moją faworytką, jeżeli chodzi o eleganckie publikacje, takie mechanistyczne, natomiast i ona nie wyjaśnia wszystkiego, i ich podejście nie wyjaśnia wszystkiego, bo koncentruje się na pewnym aspekcie, na strukturze przestrzennej, na tym, jak wygląda śluzowiec. Oczywiście te mechanizmy, ale sugeruję tylko, tak? No, każdy z nas sugeruje coś do dyskusji, pisząc, że to jest ważne i wymaga dalszych badań. Jasne. Jeżeli dobrze widzę, nie dostrzegam jeszcze dodatkowych jakichś pytań, więc w tym momencie chyba pozwolę sobie zamknąć nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze chyba, że tutaj pan profesor ma pytanie, to oczywiście. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za niezwykle ciekawy wykład, spotkanie. Rozmowę, właśnie bardziej rozmowę niż ja jestem kompletnym amatorem, jestem lingwistą. Natomiast przyznam, że jednej rzeczy nie złapałem tutaj, mianowicie pan niezwykle ciekawie mówił o badaniach natury biologicznej, ale nie dostrzegłem, gdzie są tu te elementy digi, że się tak wyrażę. Rozumiem pytanie i to jest bardzo dobre pytanie, natomiast okej, to odpowiem na nie, nie prowokacyjnie w sensie zaczepności, tylko być może to jest moja odpowiedź na szybko. Generalnie coś tak złożonego jak podejmowanie decyzji, podejmowanie decyzji w oparciu o gromadzone dane i w oparciu o podjętą decyzję aktualizowanie repertuaru możliwości, tak, czyli uczenie się, wydaje mi się, że jest procesem takim trochę metaprocesem, który tak na dobrą sprawę łączy sieci neuronalne z neuronami ludzkimi i z prostymi organizmami również. I pisząc ten wniosek, skupialiśmy się na tej części właśnie podejmowanie decyzji, decision making, tak? Czyli mamy dane i coś robimy w związku z tym, jest jakiś algorytm. I możemy to robić realizując sieć neuronalną albo analizując dzięki narzędziom lingwistyki złożone teksty i szukając podobieństw, nie wiem, tekstów pisanych w różnych językach. Tutaj ja jestem totalnym amatorem, więc proszę mi wybaczyć prosty przykład. A możemy też popatrzeć, ale mam takiego śluzowca, i on też ma różne informacje i też różne rzeczy odbiera. I pytanie, on podejmuje decyzję? Podejmuje. Ma pamięć. No to fajnie. W takim razie zobaczmy, w jaki sposób taki śluzowy komputer może być podobny do komputera zbudowanego z silikonu i z bramek logicznych. Z silikonu, przepraszam, z siliki, tak? Czyli z krzemu.
Więc natomiast druga odpowiedź, taka znów bardziej techniczna, więc mniej ciekawa, ale też być może jakoś istotna, jest taka, że na przykład analizując rozmiary tych śluzowców, używaliśmy, jeden ze studentów napisał taki bardzo fajny skrypt, który pozwala automatyzować robienie zdjęć wielu szalkom śluzowców naraz i używał takiego fajnego, wymyślonego przez siebie, czy zaadaptowanego z jakichś innych swoich prac, to student, który się zajmuje analizą, wykorzystaniem sieci neuronalnych w analizie obrazów medycznych, skryptu do, no właśnie, oceny różnych parametrów śluźni, czyli wyłuskiwania tych żółtych pikseli z białych pikseli tła, oczyszczanie tych obrazów i analizowanie wyników w formie cyfrowej, co samo w sobie wydaje mi się bardzo fajnym narzędziem badawczym. Próbuję go namówić, żeby zrobił z tego jakąś pracę metodologiczną, no ale to zobaczymy. To moje oddziaływanie tutaj, to była to zupełnie jego praca, więc tutaj jego jest decyzja, czy to opublikować, czy nie. Niemniej jednak no, używaliśmy technik, które na pewno były cyfrowe, do badania procesów, które były no, uniwersalne, wydaje mi się. Ale tutaj rozumiem i zdaję sobie sprawę z tego, że ta odpowiedź może być niewystarczająca i niewyczerpująca. Możemy podrążyć dalej, to jak najbardziej, bo to właśnie jest fajne w rozmowie, że możemy sobie rozmawiać i testować różne odpowiedzi. Nie, dla mnie to bardzo przekonujące z jednej strony, a z drugiej strony pomyślałem sobie, że to bardzo fajnie, że osoby decyzyjne, które te minigranty przyznają, mają takie szersze spojrzenie na to, co to znaczy digitalność, nie? Że to nie jest, nie sprowadzamy tego do klawiatury.